Mary z Polski, Kękę, Rojek, Podsiadło, Natalia Przybysz, Sabina i wiele, wiele więcej. To wszystko już we wrześniu we Wrocławiu. Czyli kolejny odcinek Co we Wro. Już 1 i 2 września petarda we Wrocławiu, a dokładnie w Narodowym Forum Muzyki. Tam wystąpi Dawid Podsiadło w ramach swojej trasy koncertowej Leśna Muzyka. I 1 września i 2 września jego koncerty z zupełnie nowymi aranżacjami jego utworów, które już doskonale znamy z poprzedniej trasy koncertowej. Pierwszy koncert o 18, a drugi o 20:30. Są to koncerty z pierwszej akustycznej trasy Dawida Podsiadły, która została przerwana oczywiście ze względu na COVID. Ale teraz oczywiście możecie się wybrać, oczywiście, jeżeli uda Wam się dostać bilety, bo z tego co wiem, to biletów już dawno, dawno nie ma. Więc jedziemy dalej. A dzień później ponownie w Narodowym Forum Muzyki scenę po Podsiadle przejmie Rojek w ramach trasy koncertowej Kundel. Tutaj tak samo jak poprzednio, koncert odbędzie się o godzinie 18 i o 20:30. Z biletami sytuacja podobna, co u Podsiadły, ale dla chcącego nic trudnego. Na pewno przed koncertem znajdą się ci, którzy będą chcieli ten bilet puścić dalej. A za to 4, 5, 6 września to lotny festiwal piwa koło Iglicy, koło hali stulecia. Będą tam warsztaty, oczywiście będą piwa, ale takie bardziej rzemieślnicze. Będą również koncerty i będzie sporo, sporo dobrej zabawy. Oczywiście wszystko z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych. Piwo, piwo zmienia świat. Do tego będą różne pokazy i konkursy, w których będzie można wygrać nie tylko piwo. Ale w ten sam weekend będzie wielkie kombo w zajezdni Dąbie. Tam oprócz fashion meetingu będą targi roślin, będą targi plakatów, będą targi słodkości, a oczywiście oprócz tego jak zawsze food trucki. Będzie tam nawet aż 150 wystawców, więc naprawdę będzie w czym wybierać nowe kolekcje, specjalne ceny. I wiele, wiele więcej będzie po prostu się działo i klimat będzie mocno eko. 5 września za to w Akademii wystąpi Peja, Slums, Attack, czyli będzie dużo hip-hopu i rapu. Rocky, zostaw! Jest jedna rzecz, dla której warto żyć. Hip-hop i nie zmienia się nic. Start koncertu o 20:00, na pewno oldschoolowej muzy dużo się tam pojawi. A za to 6 września będzie dużo stand-upu, bo w Ibis Hotelu we Wrocławiu odbędzie się właśnie takie wydarzenie. A tam Robert Karulczyk, Marcin Zbigniew Wojciech, Łukasz Kaczmarek i Tomasz Jachimek. No tych panów przedstawiać Wam chyba nie trzeba. To wszystko w ramach festiwalu Wrocek. Ma być śmiesznie start o godzinie 17:00. Tego samego dnia, tylko w nocnym targu Tęczowo odbędzie się kino plenerowe, które trwa oczywiście przez całe wakacje, ale i we wrześniu też się będzie działo. I właśnie 6 września odbędzie się projekcja filmu Wiek Adeline. Start o 21:30, a 2 tygodnie później odbędzie się projekcja filmu Piękne istoty, również w tym samym miejscu i o tej samej porze. A 11 września w Akademia Klap. Ponownie wracamy do tego miejsca, odbędzie się koncert zespołu Pocahontas. Rakim i Focus zaprezentują swój 5. album, bo właśnie na tym polega ta trasa koncertowa. Właśnie jest to promocja tego 5. albumu Renesans. A 13 września odbędzie się 10. wielka trasa Stand Up Polska. A tam o 16:30 wystąpią Antoni Syrek-Dąbrowski, Michał Kępa, Karol Kopiec, Piotrek Szumowski, Bartek Walos, Wojtek Fiedorczuk, Maciej Buchwald i Cezary Jurkiewicz. Wszystko rozpocznie się o 16:30 w sali audytoryjnej WCK Wrocław. Myślę, że po tym wszystkim, co nas ostatnio spotkało, wszystkim przyda nam się odrobina żartu i śmiechu.
13 września, za to w niedzielę w Starym Klasztorze wystąpi Mary z Polski. Jest to trasa promująca jej najnowszy album Dekalog z Polski, a nazywa się to Bigotka Tour 2. Mary z Polski jest bardzo charakterystyczną piosenkarką w Polsce, nie boi się przeklinać, nie boi się wyciągać na wierzch jakichś polskich przywar i pewnych głupot, z których nie do końca chcemy się śmiać, a ona oczywiście się z tego śmieje jak najbardziej. Ja jestem za. Proszę pana, jestem panu zakochana. Start koncertu klasycznie o 20. A 14 września w hali stulecia The Gentlemen's. I tam panowie dżentelmeni oczywiście będą wykonywać wielkie hity, oczywiście coverowo. A wystąpi m.in. Thompson, Baron, Sujka, Ziółko, Zagrobelny. Więc na pewno męskich, mocnych głosów nie zabraknie. I drogie panie, tak coś myślę, że to jest wydarzenie z małym ukłonem w waszym kierunku. Start o godzinie 20. Halo, halo? Zna ktoś Wojtka Kiełbasę? Za tobą do gwiazd, za tobą do gwiazd, za tobą wszędzie mogę iść. No myślę, że we Wrocławiu to Wojtka Kiełbasę wszyscy znają. Zwłaszcza z tego, że naprawdę umie grać na ulicy i robi to bardzo często właśnie we Wrocławiu. I takie ciekawe wydarzenie z nim w roli głównej już 16 września w Vertigo Jazz Club. Wojtek Kiełbasa wykona hity Eda Sheerana, więc zarówno fani jednego, jak i drugiego będą zadowoleni. Start klasycznie o 20. A 18-20 września to Last Minute Summer Festival Wrocław 2020, czyli festiwal przy hali stulecia, dokładnie na Pergoli. 18, 19 i 20 września można sobie przypomnieć, jak to było kiedyś na festiwalach. Tak, bo będzie to właśnie festiwal, a tam wystąpi m.in. Nosowska, Happy Set, OSR, Lux Torpeda, Łydka Grubasa, Paweł Domagała, Miłosz, Daria Zawiałow, Fisze Made, Wonky One, Dwa Sławy i tak dalej, i tak dalej. Tych wokalistów jest naprawdę wielu i po prostu będzie to festiwal. Rozumiecie? Po tym wszystkim lockdownie mamy festiwal we Wrocławiu, na który spokojnie możecie się wybrać, bo oczywiście wszystkie ograniczenia będą zachowane, ale muzyki posłuchać na świeżym powietrzu będzie można. Więc myślę, że naprawdę będzie grubo. Boxing Challenge by Cancer Fighters to wydarzenie, które odbędzie się na stadionie Wrocław już 19 września. Jak sama nazwa wskazuje, panowie będą się obijać po mordach właśnie po to, żeby zebrać pieniądze w szczytnym celu, więc jak najbardziej na tak, oby jak najwięcej pieniążków wpadło do puszek i żeby te pieniądze naprawdę pomogły komuś. Stadion Wrocław, 19, a będzie to trwać oczywiście do późnych godzin nocnych, aż jeden i drugi tam się przytulą policzkami. 25 września to za to Kękę, o którym ostatnio wspominałam. On wystąpi tym razem w Akademii. Start o godzinie 20. Tego samego dnia, ale w Zaklętych Rewirach, za to wystąpi Ira Live. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to koncert na żywo. Start klasycznie o 20, ale dzień później też będzie się działo. Ponownie Zaklęte Rewiry, ponownie 20, ale tym razem 26 września i Natalia Przybysz. Światła dziennego, wolę światło nocne. Czyli jedna druga dawnego Sisters. Tego samego dnia, ale w Imparcie, Piotr Cugowski i jego trasa koncertowa 40. Nie bez powodu jest to ta liczba, bo ten pan właśnie w tym roku osiągnął ten wiek. Start klasycznie o 20, a na sam koniec Clock Machine i 27 września oni wystąpią o 20 w A2 Centrum Koncertowym. Igo, Bas Astral też tam się pojawią, więc naprawdę fajne, elektryczne granie z naprawdę mocnym, silnym, męskim głosem. Będzie ciekawie, będzie się działo. Naprawdę będzie się działo we wrześniu. Miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że jest to zapowiedź tego, że wracamy do normalności. Trzymajcie się, wąska, pa!